Jedziemy do Wód, do Krynicy. Architektura Krynicy jest całkowicie europejska. Mamy tu domy w stylu szwajcarskim. Czujemy się tutaj jak w Davos. Robimy parę kroków dalej. Mamy przepiękny dom zdrojowy, jakby żywcem przeniesiony z centrum Krakowa. Ale oczywiście oprócz tych uroków architektury, my tu jedziemy się leczyć. Ja choruję na sprawy jelitowe. Ja za to mam taką chorobę, która była modna w XIX wieku, nazywała się ona globus. Dawny palas, hotel Patria. Piękny przykład funkcjonalizmu, modernizmu. Rzeczywiście jest to doskonały przykład stylu, który panował w latach 30. Odchodzono wtedy już od stylów narodowych na rzecz takiego bardzo prostego, abstrakcyjnego, bardzo funkcjonalnego, łatwego do posprzątania, czystego, higienicznego stylu, który wtedy panował zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i praktycznie w całej Europie. Cała historia Patrii zaczęła się w 1927 roku w Mediolanie, kiedy to Jan Kiepura spotkał tam Zygmunta Protasewicza. Męża Smosarskiej, męża, tak? Męża Jadwigi właśnie Smosarskiej. Zresztą inżynier Protasewicz, przemysłowiec, biznesmen, jeden z adiutantów Józefa Piłsudskiego, namówił go do tego, żeby on jednak zainwestował w Krynicę, a nie w Żegiestowie, ponieważ tam początkowo chciał zainwestować. Ale tam chyba Kiepura było drożej. Tak, tak, zdecydowanie. Weźmy sobie może klucz do naszego apartamentu. O, jaka fajna, interesująca posadzka. Rzeczywiście podobna posadzka jest w Sejmie, ponieważ 15 lat po budowie Patrii Pniewski dostał zlecenie na odbudowę i rozbudowę Sejmu i zrobił hol, ozdabiając go właśnie taką charakterystyczną posadzką. Panie Leszku, niech pan zwróci uwagę, jakie piękne poręcze. Ten taki półprzeźroczysty kamień to alabaster. Kiedyś mieliśmy duże złoża pod Lwowem i lwowska firma Tyrowicza wykonała te alabastrowe poręcze, no i te ładne marmurowe okładziny. Wysokie piętra, jeszcze przedwojenne. Ale przecież mamy klucz do windy. Wow. Budując Patrię tutaj, inwestor sprowadził najnowocześniejsze urządzenia techniczne, w tym również urządzenia dźwigowe, między innymi te windy z firmy Romana Groniowskiego, firmy warszawskiej. Ta winda miała tutaj taki nowoczesny system dzwonków, gdzie portier na dole wiedział, z którego piętra ktoś chce zjechać, czy na które piętro chce się też przemieścić. Zresztą dodatkowe, bardzo eleganckie wyposażenie w drewno z dwoma siedzeniami tutaj, żeby można było sobie podczas tej podróży na czwarte piętro siąść wygodnie i odpocząć. Czy, Macieju, zabraliśmy smokingi? Jak zwykle nie, a bez smokingów w ogóle nie powinni nas tu wpuścić, bo Patria słynęła z elegancji. Tu zatrzymywały się koronowane głowy, tutaj mieszkała elita międzywojenna, no przede wszystkim w okresie wakacyjnym, ale także przebywali tu najsłynniejsi aktorzy, aktorki. Ale trudno się dziwić, skoro jest taka elegancka obsługa, ponieważ tutaj zatrudniono ponad 30 osób. Tak, między innymi kucharzy z Darów Pomorza, właśnie, który był taką jakby wizytówką naszego kraju. Choć może zadzwonimy, może jakieś partnerki uda nam się zaprosić na... I zadzwoń też do wypożyczalni smokingów. Halo? Proszę, panie Maćku, mam nadzieję, że również wnętrza nas nie rozczarują. No, klamki się zachowały ładnie, zamki też. No i oryginalny klucz właśnie od pokoju 203. To miejsce było kiedyś luksusowym hotelem, pięcio, a nawet sześciogwiazdkowym. No dokładnie, było wręcz pałacem. Jak sama nazwa wskazuje, ale tylko do roku 1949. Znaczy, socjalizm miał dużą łatwość likwidowania takich eleganckich miejsc.
Pamiętajmy, że w socjalizmie szczególnie nie lubiono dwudziestolecia międzywojennego sanacji, a w tym hotelu właściwie wszystko z sanacją się kojarzyło. Myślę, że gdyby nie to, że to był hotel Kiepury, załatwiono by tu wszystko dokumentnie. I tak pokradziono, co się tylko dało. Brano pościel, sosierki, srebra. Powstał słynny wówczas fundusz wczasów pracowniczych dla ludu pracującego miast i wsi. A lud pracujący nie potrzebuje burżuazyjnych luksusów, co widać choćby po tych eleganckich leżankach, na których siedzimy, takich typowych z lat 70. Meble z dwudziestolecia międzywojennego były często wyrzucane wręcz przez okno, rąbane na kawałki i palone w piecach, a zastępowano to takimi właśnie eleganckimi meblościankami z paździerza i z innych ciekawych elementów. Tutaj było pełno dzieł sztuki. Właściwie szukając po wszystkich pokojach, no, znaleźlibyśmy tak na palcach jednej ręki meble. Niektóre się zachowały oryginalne. Teraz zrobimy sobie przerwę, bo ja muszę skorzystać z toalet. Panie Maćku, niech pan tutaj zajrzy do mnie. A co się dzieje? O, jaka piękna armaturka! Jan Kiepura, koncertując w Niemczech, miał w kontrakcie zapisane, że nie może z Niemiec wywieźć gotówki. Natomiast mógł wywieźć sprzęt, meble, armaturę i inne urządzenia potrzebne do tutaj urządzenia patrii i z tego skorzystał. No to rzeczywiście, jak się tak patrzy, widać, że to niemiecka robota, zupełnie jak lufa od Tygrysa albo działo 88 mm. Zwróćmy jeszcze uwagę, jak to solidnie jest zrobione. Dzisiaj żyjemy w świecie badziewia. Umywalka wygląda tak, jakby była z tektury i miała się rozpaść za parę lat. Zresztą jest, i się rozpadnie. Jest przedmiotem do wymiany, tak jak większość przedmiotów. A to ma 70 lat już. Ponad. I trzeba by po prostu bić o to głową, no nie wiem, 5 lat co najmniej, albo przywalić solidnie młotem, żeby rozbić taką umywalkę. I tutaj zwróćmy uwagę na wannę. Duża, solidna wanna, jak wtedy kąpano w szampanii jakąś panią, no to ile butelek musiało pójść na taką wannę? No z 500 co najmniej. Oczywiście w ramach kuracji zdrowotnych, bo o niczym innym nie mówimy. A ponieważ nie brakowało tutaj gości, którzy wypijali szampany po 70 zł polskich, ale przedwojennych. Przy 100 zł pensji. Za sztukę. O, ja trochę się może odświeżę, bo słyszałem, że to świetnie robi też na cerę, a już parę dni w tej patrii i w przepięknej klinice przebywamy, także te trudy leczenia myślę, że już dają znać o sobie. Szczególnie twój globus i moje sprawy jelitowe. Dokładnie. Panie Leszku, na czym polegał fenomen chłopaka z Sosnowca, przy którego fortepianie teraz stoimy? Jan Kiepura potrafił w niesamowity sposób wykorzystać ówczesne dostępne środki techniczne. Oprócz indywidualnych występów w największych salach operowych ówczesnego świata, również nagrywał płyty. Tak, i kręcił filmy, i to chyba nie tylko w jednym miejscu, ale także gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych. Był bohaterem 12 filmów, z tym, że kręcone one były w kilku wersjach językowych. Dokładnie z czasów Kiepury jest ta sala, w której się teraz znajdujemy. Jest to dawna jadalnia, sala balowa. Tutaj przyjeżdżała ta elita, nie? Hrabiowie, książęta. Potoscy, Czartoryscy, Adasari. Autor kariery Nikodema Dyzmy, Dołęga Mostowicz. Tak. Zresztą niektóre sceny z kariery Nikodema Dyzmy zostały zainspirowane tym, co on widział właśnie tutaj w patrii. Tak, natomiast również tutaj przyjeżdżały koronowane głowy tego świata europejskiej, jak księżniczka Julianna ze swoim małżonkiem Bernardem. No tak, ale to jest to, co widzimy. Ale oprócz tego były także podziemia patrii. Były kuchnie i to, co się tam w kuchniach znajdowało. Proponuję przejść i zobaczyć, co mieści się w czeluściach patrii. Chodźmy, panie
Macieju, zejdźmy do głębin. Panie Maćku, cóż to takie za ciekawe, a to jest interesujące studio nagrań, takie dawne. Urządzenie. Niech pan próbuje. No, a uśmiechnij się. Piec chlebowy. Panie Maćku, piec chlebowy, ponieważ tutaj dla wykwintnych gości patrii podawano również wykwintne posiłki. Przypomnijmy, że pieczono chleb. Tak, dość dobrze się na tym znał, bo w końcu jego ojciec był piekarzem. Franciszek, tak, wcześniej w Sosnowcu prowadził piekarnię, więc ja myślę, że to była jakaś przyjemność i radość dla pana prezesa Franciszka Kiepury, który w imieniu syna zarządzał jak gdyby tą patrią. To jest chyba niestety jedyny z pieców, który się zachował. Właściwie zachowało się jeszcze częściowo wyposażenie kuchni, a cała reszta została już przemieniona, czyli no z naszego punktu widzenia zniszczona. Panie Leszku, mam taką propozycję, już świta powoli. Ubierzmy sobie kurteczki, wejdźmy na dach patrii, żeby powitać słoneczko jakąś ładną piosenką. I przy okazji zobaczymy kawałek ładnej Krynicy. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę, lecz przyznam się, o jednej tylko śnię, tej wyśnionej, wymarzonej oddam serce swe. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować.